Solidna, defensywa. No ale miejmy nadzieję, że nasza drużyna dzisiaj znajdzie receptę na obronę Sokołów. Zobaczymy teraz. Drużyny gotowe, pierwsze kiski za chwilę. Odpadnięcie, widzimy głęboko w polu. Punktowy, obecnie na swojej głowie ustawieni zawodnicy przygotowani do literu z numerem 7 Krzysztof Latusek i z 1 Patryk Kajan. Piłka właśnie do Krzyśka Latuska. Piłka wypada za boisko. Jest to nielegalne zagranie, dlatego też pojawiła się flag. I pierwsza seria ofensywna. Zobaczmy, jakie zagrania zaprezentują tutaj drużyna gości. Tak jest, mamy tutaj potwierdzenie od sędziego głównego. Piłka została wykopana za boisko, więc serię ofensywną tyki są na 35 jardzie. Taka ciekawostka w drużynie Stychów. Mamy importowanego rozgrywającego Devin Glasson. On będzie prowadził ofensywę Sokołów. No i mamy przygotowane 5 skrzydłowych. Problemy przy snapie i znakomita akcja. Ofensywnie bardzo szybko z numerem 92 Maciej Gronicki zorientował się, co się dzieje na linii wznowienia. Ten nieudany snap skonwertował na bardzo dobrą akcję obronną po stronie Dziuks. No i w pierwszej akcji Tychy już są cofnięte o około 3 jardy. Będziemy mieli drugą próbę i 13 jardów do pokonania. Popatrzmy, mamy zmianę formacji. Teraz tylko 3 skrzydłowych, więc to może zwiastować jakąś akcję po ziemi, ale popatrzmy. Była próba, jest akcja podaniowa, bardzo dobra akcja defensywna. Patrzę, kto tam popisał się świetnym taklem, Mateusz Dąbrowski. Idealny taki, fantastycznie tutaj wyszedł do zawodnika, który przygotował się do odebrania piłki. No i Tychy na razie zatrzymane. 3 próba i w dalszym ciągu 13 jardów do pokonania. Twins tutaj bliżej naszej trybuny, po drugiej stronie pojedynczy skrzydłowy. To musi być akcja podaniowa, jest długa próba do przejścia, więc zapewne będą starali się posłać piłkę w okolice pierwszej próby. No i jest druga piłka. Piłka złapana! Z numerem 11 Szymon Bobiński powitał się znakomitą akcją. Dosyć było bliskie krycie, no jednak w ostatnim momencie zdążył odwrócić się zorientował się, gdzie jest piłka. No i tylko bardzo, bardzo mocno przesuwają się do przodu. Około 36 jardów w tej chwili. No i pierwsza próba dla napadów. Ponownie formacja z wąskim. Pierwsza akcja, tylko pani znakomite. Ponownie 90. Omiński z fantastyczną akcją w defensywie. To już druga jego akcja w tym meczu. I Tychy cofnięte, tym razem o mniej więcej już 5 jardów, czyli druga próba i 5 jardów do przejścia dla Falcons. Jak na razie widzimy bardzo dobrą postawę formacji defensywnej. W zasadzie udała się tylko jedna akcja ofensywna po stronie Falcons. To było to długie podanie. Wszystkie inne próby były gaszone w zarodku. Bardzo szybko się kończyły. No zobaczymy teraz. Czekają Falcons, aż
upłynie trochę czasu zegara i jest akcja Lidlowa na zewnątrz. I bardzo dobra akcja biegowa. Wydawało się, że ona zakończy się szybciej, no natomiast ranik drużyny Falcons znalazł sobie miejsce po tej zewnętrznej stronie. Zobaczymy, czy będzie ustawiony znacznik próby. No i on trzecią próbę i około to jest 7 jardów jeszcze do przejścia z numerem 40 biegł Karol Caber. Trzecia próba, 7 jardów, więc zapewne też tutaj obejrzymy jakąś próbę podania. Szeroko ustawieni skrzydłowi rozciągają defensywę. Zobaczmy, co wydarzy się w środku. I tak, to będzie akcja podaniowa. Duża presja, ale piłka ma prosta. Jakub Dybał był celem rozgrywającego. Łatwa piłka. No trzeba tutaj przyznać, że tych rozegramy to bardzo dobrze. No indywidualny błąd po stronie skrzydłowego, w zasadzie nawet tajtenda, sprawił, że nie przesunęli się z piłką. No i czwarta próba. No i widzimy, że decydują się na granie sobisko punktowego, więc idą, żeby skonwertować czwartą próbę. Zobaczmy. Ponownie mamy dwóch skrzydłowych po drugiej stronie boiska. Szeroko ustawiona ofensywa. I ponownie to będzie akcja podaniowa. Tak, jest długa piłka. Zobaczymy. Ale piłka upuszczona i jeszcze mamy flagę. Ewidentnie tutaj było widać. Szymon Bobiński oderwał swojego kornera, który go krył z 80. Był tam Mateusz Łosiewicz. Więc mamy flagę. Tutaj chyba nie powinno być żadnych wątpliwości. To powinna być kara przeciwko tych Falcons. Zaraz zobaczymy jeszcze sygnalizację sędziego. Tak jest, mamy oficjalnie potwierdzenie od sędziego, że było to nieuprawnione przeszkadzanie przy próbie złapania piłki. Kara została odrzucona, więc piłkę w ataku będą mieli teraz zawodnicy gospodarzy. No i popatrzmy, jak w swojej pierwszej serii ofensywnej zaprezentuje się dzisiaj Dukes. Podobna formacja jak po stronie Sokołów, szeroko ustawieni skrzydłowi. Informacja z dwoma ranigami. Akcja biegowa z środkiem, a jeszcze no będzie to akcja bez zysku jardowego. Wydawało się, że może to być nawet akcja ze stratą jardu. No natomiast jeszcze ten ostatni ruch ranigbeka spowodował, że mniej więcej na linii poprzedniej akcji rozpoczną teraz Dukes. No może nawet o pół jarda cofnięta piłka w stosunku do pierwszej próby. Popatrzmy na kolejne zagrania drużyny z Ząbek. Odrzucenie piłki z 89. piłkę łapał Łukasz Michalak, natomiast akcja bardzo szybko zakończona. Znakomicie tutaj odnaleźli się defensorzy drużyny Sokołów. Bardzo szybko zatrzymali tę akcję. No i symboliczny zysk jardowy około 1, może maksymalnie 2 jardy zysku. Mamy trzecią próbę. Za chwilę będę mieli przed sobą Dukes. Całkiem nieźle poradził sobie tutaj pod presją Patryk Gastołek, rozgrywający Dukes. Długo szukał skrzydłowego, wypatrzył go, natomiast podanie odrobinę poza zasięgiem Damiana Sobańskiego. No i w tej chwili
wzięły się z przygotowania do odkopnięcia piłki, a z kolei przygotowany do odebrania piłki Patryk Kajan. Mam Patryka oznaczonego jako skrzydłowego i running backa. Podwójna pozycja. Nie jest pewnym przypadkiem, że to właśnie on jest tam ustawiony głęboko. Mamy dobry start, jest odkopnięcie. Daleko leci piłka. Dobry, dobry punt. Piłka. Chyba tak, zostawia zawodnicy Falcons. Mają około 16 jarda. Swoją akcję będą rozpoczynać Falcons. Troszkę dziwna sytuacja, bo ta piłka była żywa jeszcze przez jakiś czas, więc ten zawodnik Falcons zdecydował się ją podnieść jak powiec, no to mógł zdobyć sporo jardów, natomiast nikt nie zdecydował się podejść do tej piłki i z 16 jarda swoją stajną ofensywną rozpoczną zaraz goście. Jak na razie tylko jedna udana akcja ofensywna po stronie Falcons. Długie podanie złapane na pierwszą próbę. Poza tym wszystkie próby ofensywne zatrzymywane przez defensywę Dukes. Naprawdę ta defensywa dzisiaj dobrze ustawiona. Wydaje się, że to jest dobrze dysponowana w tym pojedynku. Popatrzmy, no, amerykański rozgrywający zawsze daje dużo możliwości, bo długie podanie na pewno o wiele lepiej czytają grę i mają większe doświadczenie. Popatrzmy, szybko tam się zamyka środek boiska i bardzo dobra akcja defensywna. Piłka zatrzymana niemalże w miejscu, albo nawet jest to akcja na stratę jardów, więc druga próba i 11 dla Sokołów. My widzimy, że w środku te pojedynki liniowych no, są imponujące dzisiaj. Jest tam dużo kilogramów, dużo doświadczenia, dużo walki. Na razie zwycięstwo wychodzą z nich zawodnicy linii defensywnej Dukes. No i oby tak się stało. Natomiast popatrzmy, co teraz wymyślił koordynator ofensywy po stronie Falcons. Mamy dwóch skrzydłowych. Tutaj zapewne przetrą się teraz ścieżki. Tak, piłka na zewnątrz. Zła. Ale to będzie trzecia próba i ciary. Być może właśnie pomysłem na pokonanie defensywy Dukes są krótkie ścieżki w wykonaniu Falcons. Zobaczymy, czy podobnie zagrają w kolejnej swojej próbie. To jest trzecia, miałeś, że nie zdobędą pierwszej próby, no to zapewne odkopną piłkę i będziemy mogli ponownie oglądać atak Dukes na boisku. Natomiast teraz trzeba obronić tą trzecią próbę. No i zobaczmy. Jak na razie jest przewaga akcji podaniowych, takiej nie inaczej będzie teraz indywidualnie sam rozgrywający. Biegnie z piłką, wybiega za linię boczną, ale widzimy, że już przesuwają się łańcuchy, więc ten indywidualny biegiem zdobył pierwszą próbę. Mamy też sygnalizację tutaj sędzi po bliżej naszej trybuny. No i pierwsza próba dla Falcons. Nie, spoko. I tu powinno wciskać rekordy, cokolwiek się pojawiało. O, tak. No teraz tutaj z panią sędzią, jak się poprawnie mówi, pani sędzia nam zasygnalizował pierwszą próbę, no i Falcons przesuwają znaczniki, przesuwają się po boisku. Natomiast ta ostatnia akcja, to była chyba akcja mocno improwizowana, to nie było tak zaplanowane. QD na pewno tutaj rozglądał się długo i szukał swojego skrzydłowego, ale to teraz odrzucenie na nim beka. To jest niezły ależ, znakomity tackle z numerem 0, Marcin Kowalski, ale to wyglądało znakomicie, w miejscu go zatrzymał. Tak zderzenie z ciężarówką, z filmowy tackle. No natomiast akcja na około 5 jardów zysku. No co mnie mówić, dobry zysk, ja dobry, także bardzo korzystne miejsce na boisku do kontynuowania swojej serii ofensywnej, ale tackle to jest futbolu. Znakomicie to wyglądało. Przez pewien czas. Ale to jest bardzo ciekawe, bo na początku zostały. No dobrze, popatrzmy, mamy drugą próbę, 5 jardów do przejścia. Piłka
Hubona i bardzo szybko odejrzeczna akcja z numerem Centrum, no to mnie ciekawi najbardziej, no bo w tym Poznaniu to mi się bardzo dobrze, więc można mieć nadzieję, że ta seria ofensywna zostanie. No ja tam wtedy musiałem wyjść na drugą połowę, więc to pierwszą oglądałem, ale tak jak widziałem te snapy, to się zastanawiałem, czy to jest Krzysiek, czy to czasem nikt inny snap. No i czwarta była. Tutaj trochę niezrozumienia pomiędzy skrzydłowym i 30... rozgrywającym. Piłka przerzucona, mają pytanie. Myślę, że kot tam nie trafi. Zapewne mają kibice fanów. Czy to przerzucona piłka, czy za wolno Patryk Kornicki podbiegał do swojego rozgrywającego. Zagrają. Ale to już minęło, mamy czwartą próbę. No i ci grają. Grają fanów z czwartą próbę. Jeżeli nie uda im się zdobyć, to nie będą grali. A, podpuszczą się otwarto. No dobra. Wówczas piłkę przejmują. Dobrze, to nic. No natomiast te czwarte próby to jest zawsze fajne, lepiej w obu drużyn. Popatrzmy. Krótkie podanie na zewnątrz. Mocna formacja w środku z tajtetami. Jest akcja indywidualnie rozgrywający. Czy ktoś go tam zamknie? Zobaczmy, gdzie wybiegł za boisko. To nie chyba jest. W okolicy znacznika, ale zobaczymy, czy przed, czy za. Bardzo ważna teraz akcja. Wydaje się, że jest skonwertowana czwarta próba i będą mogli kontynuować swoją serię ofensywną. Idealnie. Falcons, tak, mam już potwierdzenie od sędziów. No minimalnie za ten znacznik bieg rozgrywający, zdobywając pierwszą próbę. Piłka jest już na 26 jardzie przed polem punktowym. Zbliżają się powoli, metodycznie. Idą po swoje pierwsze punkty. Goście. No natomiast nikt nie zamierza ułatwiać zadania. Będzie za chwilę tak, jest snap. Piłka w rękach Reni Pekal, bieg środkiem. Zatrzymany. Zysk jadłowy. Musimy poczekać na
na to, gdzie sędziowie ustawią piłkę i wtedy będzie można ocenić, widzimy, przesuwa się znacznie z numerem próby. No niezły bieg, około 3 miliardy. Z takim gąszczu zdobyć jardy, no to też jest sztuka. Druga próba i 7 miliardów do przejścia będą mieli Falcons. Informacja, twist po prawej stronie, po drugiej stronie mamy pojedynczego skrzydłowego. Formacja z tightendami, czyli przygotowani są albo do blokowania, albo do torowania ścieżki. Tym razem jest bieg środkiem i bardzo szybko zatrzymany i akcja na stratę jardów. Także defensywa już cofnęła atak gości na miejsce, w którym rozpoczynali swoją serię ofensywną. Mamy trzecią próbę, no i nawet chyba cofnięta więcej, więc trzecia i 11. Teraz pewnie obejrzymy jakąś akcję podaniową. Jest to dosyć długi dystans do przejścia. A te biegi nie wychodzą jakoś specjalnie dobrze. Jedyna akcja skuteczna to były dwa podania i biegnie rozgrywającego. Więc Newsy świetnie obejrzą tutaj, zamykają te biegi. Popatrz, będzie akcja podaniowa. Jest długa piłka, ale to nie będzie złapana piłka. I za chwilę czwartą próbę będą grali Falcons. Poprzednią czwartą próbę boi się zamienić. Pierwszą próbę przesunęli znaczniki. No zobaczymy, czy podobnie będzie teraz. Czyste zagrania, czysty mecz po obu stronach. Na razie mieliśmy tylko jedno przewinienie. Popatrzymy. Czwarta próba, 11 miliardów, więc tutaj no, trzeba spodziewać się podania. Biegiem bardzo trudno będzie im pokonać tą odległość, no chyba że biegiem rozgrywającego. To są zawsze akcje, które wprowadzają dużo zamieszania w formacjach defensywnych. No natomiast spodziewam się tutaj bardziej standardowego rozegrania, czyli podanie w okolicy pierwszej próby. Tak jest. Ucieka rozgrywający, ile rośnie presja. Indywidualnie. Nie ma jeszcze przyłożenia, ale widzimy jak tutaj wrażliwa na piłkę rozgrywającego jest defensywa Bills. 3 nietrafione takle spowodowały, że Falcons przesuwają się bardzo mocno stąd w kierunku pola punktowego. Widzimy już położone są znaczniki, a to oznacza, że mają goście pierwszą. Oh, no. Pierwszą i gol, tak jakieś dziury w zasięgu mikrofonu. Także Falcons mają pierwszą i gol. I przy okazji jeszcze mamy sygnalizację sędziowską, że mamy zakończenie pierwszej partii, więc akcję przeniesiemy na drugą stronę boiska i na tamten sideline, na tamten endzone będą atakowali goście. Przerwa między kwartami będzie króciutka. W zasadzie potrzebna jest tylko po to, żeby zmienić strony boiska i za chwilę wracamy do gry. No jak na razie pierwsza kwarta 0-0, natomiast w bardzo dobrej pozycji startowej znajdują się Falcons. Nie będą mieli 5-6 jardów przed polem punktowym. Tak, słychać was tutaj na dole, jak krzyczycie. Także śmiało zapraszam do dopingowania swoich faworytów. No dobra, będziemy pierwsza i no, chyba piąty jardzie jest ustawiona. Nie mogę tak daleko chodzić, bo mi ucina zasięg mikrofonu. Jestem ograniczony do pola tutaj dla zawodników. No i patrz, mamy tak. Formacja Blitz po lewej stronie tym razem. Jest krótkie boisko do przejścia.
piąty jard, akcja, bieg środkiem i to już jest przyłożenie. Ręce duże po stronie sędziów i mamy pierwszy klasz na 30 meczu. Karol Zabel jest zawodnikiem, który zapisuje 6 punktów na konto Tyty Balbos. Jeden punkt, piłkę będzie kopał Krystian Kowalczyk, defensywny, liniowy, ustawiona, kopnięta, wydaje się, że wpadła. Płasko kopnięta, ręce w górze, u sędziów, a to oznacza dodatkowy punkt dla Sokołu. 7-0, no trochę kawałek się rozpoczęła ta druga kwarta dla gospodarzy, no ale za chwilę zobaczymy informację ataku, która będzie mogła odpowiedzieć punktami na punkty, które zrobili go gorsze. Nie waż się. Jeszcze widzimy, że tutaj jeszcze ostatnie ustawienia po stronie Lux w formacji King of Hitler. Gotowy do odbiórki z numerem pierwszym Damian Sobański. Mamy kopnięcie. Piłka. Damian Sobański właśnie z piłką. To jest próba biegu w środkiem. Bardzo dobry bitek. Dopiero na 40 jardzie zatrzymamy przez Szymona Rakta na running back. Dukes, znakomity powrót. Myślę, że każda drużyna w ciemno taki liter by sobie wzięła, gdyby mogła. No i zaraz zobaczymy. Pierwsza akcja, pierwsza seria ofensywna w drugiej kwarcie tego meczu. Jesteśmy na 40 miliardzie. Połowy Dukes. To jest znakomity bieg, około 7 zdobytych jardów. Świetnie, już chyba tutaj znaczniki. Widzimy, jak dostał troszkę miejsca, jak mocno odpalił, jak poszedł z ogromną prędkością na zewnątrz. No i około 7 jardów zysku. No to się nie, 5. Wydawało się, że jest najpierw, że dobieg troszkę dalej. Natomiast teraz około 5-6 jardów, ale dalszy ciąg jest on znakomity zysk jardowy i kontynuujemy serię ofensywną. No natomiast tutaj linia defensywna szybko zorientowała się, co się dzieje, w którą stronę przemieszcza się za mną z piłką. No i akcja cofnęła w Jusą mniej więcej 2 miardy. Także mamy trzecią próbę i mniej więcej 6 miardów do przejścia. Wejściu, bo przerwie zrobimy losowanie. Do wygrania jest piłka z podpisem właśnie trenera głównego Filipa Dinona oraz dwie dodatkowe nagrody. Nagrody widzę, że tutaj są sygnowane logiem Dukes, także jeśli nie jesteście fanami, to powinniście się ucieszyć, że się wygrać. Widzimy, że już fal konstatowi wracają, zmotywowana defensywa.
Diogo się ostatnie ustawienia w ofensywie. No i za chwilę zobaczymy, jaką akcję ofensywną wybrali koordynatorzy. Dukes. Tym razem widzimy wąska formacja, bardziej zagęszczony środek. I to jest akcja podaniowa, odrzucenie piłki, tylko złapanie, jest pierwsza próba. Znakomity bieg. I po 40, nawet już 39 jarda wybiega z piłką za boisko zachodnie, kiedy Dukes z numerem 85, to był Łukasz Michalak. No i widać, że opłacało się wszelkie na żądanie, która bardzo dobrze zaplanowana, bardzo dobrze wyegzekwowana, no i przesuwała się na szybki miesiąc już na 39 miarze przed ponad punktowym gościem. Szuka podania rocznej presji, jak wyrzucić tą piłkę. Niestety, dobra presja ze strony linii defensywnej. Parkos bierze. Formacja zostaje zamknięta aż po 10 jardów. Mamy więc drugą próbę i 20 do przejścia. Dobra wygląda się taka, że trzeba tutaj rzucać. Kiedy to robimy, możemy spodziewać się widowiskowej akcji. Złamy remocze taka, że 20 jardów to jest kawał miejsca do przejścia. No i nie zawsze się udaje, a niemniej dzięki, że te akcje podaniowe wykonane już mają szansę powodzenia. Także być może będziemy coś podobnego za chwilę. Zawodnik formacji defensywnej złapał za kratkę kasku rozgrywającego. Za chwilę powinniśmy oficjalnie dostać potwierdzenie od sędziego głównego. I widzimy, że będzie odliczana kara, a za chwilę sygnalizacja. Popatrzmy, co powie sędzia. Tak, pociągnięcie za kratkę kasku, już mamy tutaj oficjalne potwierdzenie, to jedno z najpoważniejszych przewinień w futbolu amerykańskim. Bardzo niebezpieczne, więc karane też jest bardzo poważnie. To jest 15 jardów kary i automatyczna pierwsza próba. Z numerem 84 Krystian Kowalczyk popełnił to przewinienie. My dzięki niemu przesuwamy się o 15 jardów, dostajemy pierwszą próbę, czyli aż 4 szanse na przejście 10 jardów. To Fake Kendo, piłka rozrzucona. I była tam na powierzchni, to są zawsze trudne piłki, no i taka walka skończyła się zwycięstwem Łukasza Michalaka. Kolejna pierwsza próba dla Dukes, którzy już są na 20 jardzie przed polem punktowym Falcons. Zbliżamy się do Red Zone. Red Zone to jest to miejsce na boisku, 20 jardów przed polem punktowym, także brakuje jarda, żeby znaleźć się. I mamy drugą próbę i mniej więcej 9 jardów do pokonania. Szybkie podanie, ale na stratę jardów. Piłka złapana, no niestety, na stratę jardową. I mamy trzecią i około 14 jardów. Mocno niezadowolony head coach, czyli Dukes. No nie tak miała wyglądać
bardzo bliska panu Montowego. No i tutaj trzeba już będzie rzucać, żeby tą pierwszą próbę zdobyć. Tak, w momencie, kiedy muszę na piłce zamknąć swój ambitne, zupełnie inaczej niż goście z typów. Adrian Grudzień ze złapanym podaniem. No i mamy czwartą próbę i decyzja, czy gramy czwartą próbę, czy podniemy. Widzimy, że zostaje formacja ofensywy, czyli Jux idą po 131 próby. Widzimy, że nie chcą kopać. Czwarta i cztery jakby do przejścia. Bardzo ważna akcja. No to jest też nikogo nie było w miejscu, do którego upadła ta piłka, także teraz swoją pierwszą próbę i kolejną serię ofensywną otrzymają Falcons. Obiecująco wyglądał ten drive, troszkę też szczęścia, troszkę przewiny, no natomiast koniec końców Dukes skończyli bardzo blisko pola punktowego, naprawdę niewiele zabrakło, żeby zakończyło się tutaj punktami, no niemniej troszkę zabrakło precyzji i teraz pierwszą próbę dostali Falcons. Będą rozpoczynali swoją serię ofensywną, no z mniej więcej 15 jarda przed swoim polem punktowym. Mamy szeroko ponownie ustawionych skrzydłowych. Jest running back przygotowany obok rozgrywającego, więc tutaj w zasadzie każda akcja może się wydarzyć. To będzie jednak krótkie podanie, ale opuszczona piłka, czy podanie odrzucone, czy do tyłu, to też jest bardzo ważne. W przypadku, kiedy podanie jest do tyłu i piłka spadnie na ziemię, no to jest ona w dalszym ciągu żywa, każdy może ją podnieść. W przypadku, kiedy podanie jest do przodu i piłka spadnie na ziemię, wtedy akcja jest kończy, piłka jest martwa. Widzimy, że akcja jest na stratę jardów, aż 5 jardów zostali cofnięci zawodnicy Falcons. No i druga i 15. Właśnie przyjemne miejsce na rozpoczynanie swojej serii ofensywnej. Blisko pola punktowego, każdy najmniejszy błąd może tutaj się skończyć dramatycznie dla drużyny, która zaczyna takiej formacji, ale teraz wydaje się, że będą chcieli odbiec jak najdalej z tego miejsca. Aczkolwiek możemy spróbować akcji podaniowej. Tak, będzie próba akcji podaniowej, jest szybkie podanie. Jest około 7 może jardów zysku, trzecia próba i do pokonania mniej więcej jeszcze 9 jardów. W dalszym ciągu to nie jest łatwe zadanie, żeby wyjść z takiej sytuacji z sukcesem, więc jeżeli teraz udałoby się zatrzymać Falcons z małym zyskiem jardowym, no to zapewne obejrzymy formację Bart, która odkopnie piłkę, no natomiast najważniejsze teraz zatrzymać ten drive ofensywny. To jedną akcję tak naprawdę. Bo to od wyniku tej akcji będzie zależało to, co zobaczymy w dalszej części tego drive'u. Ponownie, szeroko ustawieni są skrzydłowi. Zapewne gdzieś podanie w okolice pierwszej próby będzie. Tak jest, szuka rozrywający. Nie ma jeszcze presji, piłka. Dobrze. Piłka rzucona, ale troszkę mam wrażenie, że założył, że szybciej do niego biegnie z jednego Patrykania. No i obejrzymy informację Bart, tak jak wspomniałem. W czwartej próbie, w tym miejscu na boisku, no nie można zagrać nic innego niż odkopnięcie piłki. Damian Sobański przygotowany już do odebrania piłki. I za chwilę zobaczymy akcję powrotną w jego wykonaniu. Idziemy do odkopnięcia piłki, przygotowany już jest Krystian Kowalczyk. Dobry snap, piłka wysoko, daleko, odkopnięcie. Ma czas tutaj Damian, ależ bardzo niefortunnie się odbiła dla drużyny gospodarzy. Nie wierzę. Właśnie, że nikt nie wierzy w to, co się tutaj wydarzyło. Piłka została dotknięta przez zawodnika Dukes, a w tym momencie staje się piłką, którą
może podnieść każdy zawodnik na boisku. I tak właśnie się wydarzyło. No indywidualny błąd zawodnika Dukes spowodował, że Falcons przesuwają się na nawet 15-16 jak przed polem punktowym Dukes. Może w takim razie zdarzają, miejmy nadzieję, że defensywa ponownie zrobi to, co przed chwilą, czyli zatrzyma serię ofensywną Falcons. Na niemniej zyskia to na największym dzisiejszym meczu. No i mamy tak, formacja ofensywną. Twins po prawej stronie, po lewej stronie pojedynczy skrzydłowy. Jest running back ustawiony za. I to jest tak, będzie wiecznie. Rośnie. Presja to jest bardzo niebezpieczna strona. Falcons z trójką, Kasper Kosiorowski. No cóż, Falcons jest wielu zawodników, którzy mają wieloletnie pierwszoligowe doświadczenie. No i widać to na boisku, korzystając z tego w rozgrywkach drugoligowych. Widać też, że no nie są to zawodnicy z łapanki albo pierwszoroczni. Oni tym doświadczeniem są w stanie przesuwać znaczniki, są w stanie zdobywać przyłożenia. No tak jak teraz Kasper schował się ze swoją linią ofensywną. No i o mniej więcej 8 jardów zysku w akcji biegowej, więc mamy drugą grupę i 2 jardy do przejścia dla Falcons. Jesteśmy na mniej więcej 10 jardzie, ponownie formacja z dwoma skrzydłowymi po lewej stronie, pojedynczy skrzydłowy z prawej strony. Mamy piłkę, to będzie bieg środkiem, ale z zyskiem jardowym zobaczymy, gdzie się ustawią sędziowie, bo to nam powie, czy mamy pierwszą próbę, czy zabrakło troszkę. Mamy chyba pierwszą próbę. Czekamy aż przesuną się znaczniki, czekamy na sygnalizację sędziów. Na razie łańcuch stoi w miejscu. I już łańcuch się poruszył, więc jest pierwsza próba, pierwsza i gol. Na mniej więcej 5 jardzie są już zawodnicy Falcons. Zapewne możemy się spodziewać znowu jakiejś siłowej akcji środkiem. Te dwa biegi, które przed chwilą wyjrzeliśmy, sprawiły, że Falcons zdobyli 10 jardów i pierwszą próbę. Zapewne koordynatorzy ofensywy będą chcieli kontynuować to, co się udaje. Widzimy jeszcze cofnięty running back. To Kasper Kosiorowski. I tak jest, znowu w środku, ale teraz znakomicie. Z 92. Maciej Gromnicki zorientował się, że to będzie akcja biegowa, że to będzie akcja jego stroną. No i cofnięci Falcons na mniej więcej 11 jardów. Bardzo dobrze zorientowali się tutaj zawodnicy Dukes. Co się będzie działo? 2 minuty, mamy sygnalizację sędziowską. 2 minuty do końca pierwszej połowy. Bardzo szybko leci nam dzisiejsze starcie, jest to bardzo czysty mecz, natomiast ten czas nie jest często zatrzymywany. No i mamy próba numer 2, około 11 jardów. Jeżeli Falcons się przejdą, no to zdobędą przyłożenie. No natomiast informacja defensywna dzisiaj stosuje się bardzo. Akcja będzie podajowa. Szuka rozgrywający. Goni go. Defensywny miał być piłka wyrzucona za nisko. To też była ratowanie się przed sakiem. Piłka wyrzucona w ziemię. Tak, żeby nikt przypadkiem jej nie zdołał przechwycić. No i bardzo dobrze. Informacja defensywna jak na razie dzisiaj trzyma Dukes w meczu. Mamy trzecią próbę i 11 jardów do przejścia. Trzecia próba, 11 jardów do pokonania dla Falcons. Akcje podejmowe widzieliśmy, że zostały tutaj szybko zamknięte, ale chyba jednak ponownie. To będzie próba podania. 4 skrzydłowych aż przygotowanych, formacja z tight endem, czyli 5 zawodników potencjalnie może łapać tą piłkę w akcji. Popatrzmy tak, wszyscy pobiegli pole punktowe, szuka rozgrywający miejsca, indywidualna akcja biegowa i czy bieg przełożenie? Zobaczmy, nie bieg, zatrzymany na pierwszym jardzie, tuż przed polem punktowym, no to będzie 4. próba i inches. Zobaczmy, piłka niemalże dotyka linii pola punktowego. No w takiej sytuacji większość drużyn na świecie gra zagrywkę, która nazywa się QBC, czyli oddanie piłki do rozgrywającego i przepchnięcie siłowe linii defensywnej przez linię ofensywną, a za linią ofensywną piłkę w pole punktowe wnosi QB. No i był mocno zdziwiony, gdy tu... A? Jednak opniecie? Nie? Timeout. Mamy jeszcze czas na żądanie.
Tak jest, mamy przerwę na żądanie. Widzieliśmy, że fanko zostali ustawieni tutaj przygotowani do kopnięcia. No niemniej wydaje się, że chyba spróbują zagrać tutaj akcję z nami. Pewne przełożenie. Znacznie stoi troszkę dalej niż mi się wydawało. To są mniej więcej jak, może półtora od pola punktowego. No więc drugi z nich tutaj nie ma prawa zadziałać. Także na pewno będziemy jakąś inną akcję, ale może też kopnięcie. Jest Krystian Kowalczyk na boisku. To jest etatowy kicker drużyny Falcons, więc być może jednak będzie to kopnięcie na 3 punkty. Wydaje się, że z tej odległości to jest taka formalność, takie kopnięcie. No niemniej zdarza się, że takie kopnięcia są zablokowane albo niecenne. Tak jest, będziemy mieli kopnięcie. To jest bardzo bliska odległość. W większości przypadków takie kopnięcia zamieniane są na 3 punkty. Zobaczymy, jak będzie teraz. Są dobre kopnięcie, wysokie, piłka między słupami. No to są 3 punkty na Falcons. I jeszcze przed zakończeniem pierwszej połowy spotkania Falcons wychodzą na 10 punktów prowadzenia. To są 2 posiadania. Ja już teraz jeszcze będę mógł schodzić na 3. Ale zanim to, no to jeszcze w ataku zobaczymy plus. Być może będą w stanie tutaj szybkimi podaniami przejść do boiska i dołożyć jakieś punkty przed przerwą. Za chwilę zobaczymy. Czas będzie nieubłaganie uciekał z zegara meczowego, dlatego tutaj potrzeba efektów.
efektywnych zagrywek, które będą przesuwać łańcuch, które będą przesuwać znaczki, które będą zbliżać drużynę do pola punktowego. Falcons już na boisku, przygotowani na ostatnie zagranie przy połowie. Dukes również. Pierwszy sezon, jak byłem w Sanfian, był tragiczny.
ale w kolejnym sezonie, no to powiedzmy, ja miałem 3 zepsute snapy na cały sezon. Nie na jedną połowę, nie? To jest to. Nie, ja chyba nie wiem. Ale jak chcesz, to... Ja chyba. Dobra. Też ten... No. Do szatni poszedł, bo teraz będą schodzić do szatni, będzie podaranka z trenerem. No jest zawodnikiem, bo no, nie słychać. Uwaga, zapraszamy na losowanie najważniejsza część dzisiejszego meczu. Kogo tam interesuje futbol, jak mamy nagrody do wygrania. Za chwilę będziemy robili losowanie. Wyciągnijcie bilety z kieszeni, żebyście wiedzieli, które numery są wylosowane. Mamy do piłkę, mamy gadżety dziuksowe. Nawet jest tym gadżetą. Jest piłka. I dwie, jedna duża nagroda, dwie nagrody. Mniejsze, macie bilety w rękach. Pokażcie. Widzę, że macie, dobra. Wygraliście, jak macie. A teraz jeszcze nagrody. Proszę pani team manager teraz losuje. To ty wylosuj dobrze, postarasz się. Dobra, wyszłam z dołu, żeby nie było. Kiedy znajomego najlepiej. Dobra, mamy numer 10. Ma ktoś 10? Jaka cisza na trybunę. Ja mam 10. Jak ktoś ma 10, to zapraszam głównym wejściem, tam który się wchodzi do budynku. Zapraszamy na boisko. Zapraszamy głównym wejściem, tam znowu można zejść. Jeszcze tam tutaj fotografowie, gwiazdy, autografy. Już jak się wygrywa w konkursie na Juksach, to jest fajnie. Dla pana, który do nas idzie, wygrałeś główną nagrodę, to dawaj. Można z dzieckiem, nawet lepiej. A z dwójką to już w ogóle ekstra. To losujemy od razu do kolejnego, zanim tutaj cała logistyka, komisja gierki zakładów czuwa. Nie ma przypadku. Losujemy. Numer 102. Jakieś głosy słyszałem. Ktoś ma pewnie 103, nie? Jest 102, zapraszamy na dół. Wszystko odbywa się zgodnie z procedurami. I procedurami uruchamiamy tędę maszyny losującej. Teraz góry, jesteś z góry. Numer 144. Jest, zapraszamy. No i nepotyzm, bo tutaj wygrywa tata jednej z naszych dziewczyn, które będą wyliczały nagrody. Pokaż, tam były inne numery, jest 144. No dobra, były. Losujemy, 48, 72, 160, no dobra. Nie oszukiwali, także czekamy na naszych zwycięzców. Możecie zaprezentować nagrody. Gdzie jest nasz fotograf? To jest tam panie Sławku, Sławek Foto, najlepszy fotograf w Polsce futbolowy. Mamy tutaj pierwszego zwycięzcę. Zapraszamy. Brawa, no brawa! Zapraszamy do jego na najlepsze dwie piątki. Gratuluję. Czy jest piątkę? Nie, dobra, ja też bym się. A ty czy nie? Też nie, ja też bym tego nie robił. I jeszcze kubeczek, piłka i kubeczek. A to jeszcze będzie. Skoro jest dwójka dzieci, to jakieś nagrody gdzieś to wyciągniemy z kieszeni. Woda? Nie. Jest kubek jeszcze. No, pięknie. To tata bierze piłkę, a dzieciaki po kubku na poranne kakao. Gratulujemy, dzięki za przyjście na mecz. Dalej to był wylosowany 102, prawda? To czekamy. Gdzie jest 102? To jest 144. No chodź. Nie mogło być inaczej. Powiedz, nie. Miałeś to dogadane wcześniej? Mamy dowód, proszę bardzo, jest numer 140. Ciężko się mówi. O, to jest do tego, proszę. Gratulujemy. Córka wzięła. Córka wręcza, córka zabiera. No po prostu nepotyzm to jest to, co lubimy najbardziej tutaj. I jeszcze dziesiątka. Gdzie jest nasza dziesiątka? Nie, to dwójka, przepraszam, to dwójka. Idzie nasza dwójka, zapraszamy. Zmęczona życiem, ale szczęśliwa.
jeszcze gorąco, logistyka też przytłaczająca, ale gratulujemy. Szczęścia w życiu. Zagrać fotolotka z takim szczęściem. Dziękujemy za losowanie. Dzięki, że byście z nami przed tą przerwę i zapraszamy za chwilę na drugą część meczu. Do usłyszenia. Thank you.
fantastyczna cisza i za chwilę zaczynamy drugą połowę dzisiejszego meczu. No, przerwy drużyny na pewno popracowały w szatniach, na pewno wyciągnęły wnioski z tego, co działo się tutaj w pierwszej połowie. No i za chwilę pierwsze odpoknięcie drugiej połowy. Jako pierwszy w ataku powinni wystąpić Wilks, jeżeli nic złego nie wydarzy się z tego kopnięcia, to za chwilę formacja ofensywna gospodarzy. Mamy krótkie odpoknięcie. Piłka obalowana. Och, i to, co już się wydarzyło. Panowie z Wilks, piłkę można łapać szybciej, nie trzeba czekać. Piłka kopnięta w kickoffie jest żywą piłką od samego początku, może ją podnieść każdy. To jest troszkę zastanawiające była ta opieszałość w opanowywaniu piłki po stronie Dukes. No natomiast szczęśliwie to się zakończyło, bo piłka jest piękna w gospodarze i za chwilę zaczynamy pierwszą serię ofensywną. Tutaj
wydawało się, że te ścieżki zamkną się szybciej, no natomiast 40, na Karol Caber znalazł sobie dużo miejsca do biegania. Widzieliśmy, że na razie jedną, a z drugą stronę poruszał się z piłką, w efekcie mniej więcej 6 zdobytych jardów. I mamy drugą próbę i 4 jardy do przejścia przed Falcons. Szybko ustawiają ofensywę. Formacja podobnie jak poprzednio. Dwóch skrzydłowych tutaj bliżej trybuny, jeden ustawiony na zewnątrz po drugiej stronie. Jest tight end przygotowany też do blokowania. On może również być zawodnikiem, który otrzyma podanie. No, popatrzmy. Akcja biegowa z numerem 40 ponownie z piłką. Karol Caber zatrzymany szybko, ale jest pierwsza próba. Jest pierwsza próba. Falcons powoli biegami przesuwają się po boisku. Dwie akcje biegowe sprawiły, że zdobyli pierwszą próbę. Są już na około 37 jardzie przed polem punktowym Dukes. Widzieliśmy tutaj formacja obrony. Robiła co mogła, żeby zamknąć te biegi w środku, no ale Karol bardzo dobrze dysponowany jest z dzisiejszego dnia. Znalazł sobie miejsce w środku do biegania. No też mocno zbudowany zawodnik, który korzysta ze swojej masy mięśniowej. Także zatrzymanie go no nie należy do łatwych, ani przyjemnych. Bo to zderzenia są naprawdę bolesne dla zawodników obrony. Widzimy już przygotowane obie drużyny. Za chwilę kolejna akcja ofensywna po stronie Falcons. Jak na razie w drugiej połowie dwa biegi na niezłe zyski jardowe. Tym razem formacja tutaj już po prawej stronie dwóch skrzydłowych, jeden skrzydłowy szeroko ustawiony po drugiej stronie boiska, tam jest dużo więcej miejsca. I popatrzmy na co teraz decydują się. Jest ponownie akcja biegowa, ponownie bieg środkiem, zatrzymana, ale to też jest mniej więcej 4 jardy zysku. Bardzo szybko otwiera się tutaj dziura między defensywnymi liniowymi, w którą biega sobie zawodnik Falcons. No i te zyski jardowe, 3, 4, 5 jardowe wystarczają, żeby przesuwać się po boisku, żeby zdobywać pierwsze próby. Muszą na to znaleźć receptę zawodnicy linii defensywnej i linebackerzy po stronie Dukes. No bo na razie 3 akcje, 3 biegi, 3 pokaźne zyski jardowe. Zobaczmy. Kolejna akcja. To formacja, którą oglądamy od początku drugiej połowy. Podobnie szeroko ustawieni skrzydłowi. Będą rozciągać obronę. I odrzucenie. Karol Caber z piłką. To jest pierwsza próba. Zatrzymamy już zaznaczenie z pierwszą próbą. I przesuwają się Falcons stopniowo, metodycznie. Zbliżają się do pola punktowego. Piłka ustawiona na 25 jardzie przed polem punktowym Dukes. Coraz bliżej do kolejnych punktów dla Falcons. Tu mamy zmianę running backa. Kasper Koszerowski pojawił się na pozycji biegacza. Niegdysiejszy linebacker w tym sezonie postanowił zmienić pozycję, zdobywać punkty i jardy na swojej drużynie. I akcja kolejowa. Piłka odrzucona na zewnątrz, ale jest złapana. Nieprzyjemna piłka, dosyć szybko lecąca, ona jest trudna. A jeszcze wrócę do Kaspara Koszerowskiego. No jeden z najlepszych linebackerów, przynajmniej w mojej opinii, który występował na boiskach polskiej futboligi w poprzednich sezonach. Naprawdę bardzo dobrze czytający grę. W drugiej lidze postanowił właśnie przejść na pozycję running backa, zagrać z drugiej strony piłki, spróbować trochę innego futbolowego życia. I teraz odpowiedzialny jest za bieganie. A nie zatrzymywanie, być może to doświadczenie defensywne pomaga mu lepiej odnajdować ścieżki biegowe, kiedy już biegnie z piłką przeciwko defensywom. No, w tej chwili mamy timeout na ustalenie zagrywek. Każda drużyna ma 3 przerwy na żądanie w każdej połowie. To jest pierwszy timeout wzięty przez Falcons. Thank you.
Piski sędziowskie oznaczają, że czas przerwy na żądanie dobiega końca i za chwilę kolejna akcja ofensywna po stronie Sokołów. Na boisku pozostaje Kasper Kosierowski. Minął mamy skrzydłowy ruch, skrzydłowy z prawej strony. Ciężka formacja w środku, dużo osób do blokowania. No i to jest bieg. Kasper Kosierowski z piłką. W środku znajduje sobie trochę miejsca. Zobaczymy, gdzie ustawiony będzie znacznik próby. No to jest zysk jardowy, około 5 jardów na bieg. No i stopniowo przesuwają później tą piłkę Falcons. Nie ryzykują jakoś dużo akcji podaniowych, także obejrzeliśmy w drugiej połowie tylko jedną. No ale jeżeli tak dobrze wychodzi im gra po ziemi, no to pewnie tak to kontynuować. Tutaj nie ma sensu zmieniać czegoś, co działa. No i miejmy nadzieję, że Lukes uszczelnią defensywę przeciwko biegom. Zobaczymy, kto jest Kasper Kosierowski. Pozostaje na boisku, ale mamy też 40 Karola Cabela przygotowanego do blokowania, więc być może gdzieś w tamtą stronę pójdzie bieg. Teraz zobaczymy. Teraz akcja podaniowa, długie podanie w ruch pola punktowego, piłka jest złapana, mamy przyłożenie. Uśpili troszkę defensywę. Kius z tymi biegami zawodnicy Falcons. Poszło jedno długie podanie. Szymon Kowiński jest zawodnikiem, który łapie piłkę rzucona przez Delina Wissona. I w tej chwili wynik to 16-0. Za chwilę jeszcze podwyższenie za jeden gol. Tutaj standardowy kicker już etatowy Krystian Kowalczyk będzie próbował zwiększyć prowadzenie Sokołów do 17 punktów. Dobry snap, piłka ustawiona, kopnięcie niskie, ale skuteczne. 17-0 prowadzą Falcons. Troszkę zaczął uciekać ten mecz drużyny Dukes. Miejmy nadzieję, że ta seria ofensywna zakończy się jakimś zdobyczą punktową, bo w tej chwili 17-0 mamy 3 posiadane różnicy. To już jest duży wynik. Przyłożenie z podwyższeniem za to jest 8 punktów. No tak, szybkie tłumaczenie. Wszystkie tłumaczenie zasad zawodnikom, jak to wygląda z posiadaniami. Więc mamy 3 posiadania różnicy, 17 punktów. I za chwilę informacja ofensywna Dukes. Miejmy nadzieję, że zagra się na tej piłka Krzywa. Tym razem znakomite zachowanie. Trzeba pochwalić. Maciej Kowalski, przydatność umysłu, wiedział co ma zrobić, rzucił się na tę piłkę. Natomiast zaskakująco troszkę te odkopnięcia. Być może liczyli tutaj na odzyskanie zawodnicy Falcons, albo może nie chcieli ryzykować internu, no bo interny dzisiaj już wychodzą dobrze. To jest jeden z elementów, na które mogą uważać za dobrze zaplanowane i dobrze ryzykowane dzisiaj. Piłka ustawiona na 50, drugi mecz. Na 48 jarze własnej połowy. Formacja z dwoma linkbackami. To jest próba akcji biegowej środkiem. Minimalny około 1 jardowy zysk jardowy. No widzę, ta akcja wyglądała na zaplanowaną na biegu zewnątrz. Natomiast muszę tutaj ratować to, co się da, bo zaplanowane jest ścieżki biegowe. Około 1 jard zysku, może nawet 2. Także druga kula i 8 jardów do przejścia przed drużyną Dukes. Kończy akcję po ziemi. Trzecia próba i mniej więcej 14 jardów do pokonania mają Dukes. No niestety, to na co liczyłem, że formacja ofensywna Dukes zacznie zdobywać jardy. No,
szybko zamykamy akcję. Timeout dla Falcons. Widzimy, słyszymy w zasadzie jakieś takie okrzyki ze strony drużyny Falcons, ewidentnie niezadowolony koordynator defensywy z tego, jak jego obrona ustawiła się na boisku. Musiał zareagować błyskawicznie. No trzecia próba, można trzecia próba. Bo jesteśmy jeszcze wcześniej w meczu, to jest dopiero trzecia, kwarta, w zasadzie początek, więc tu jeszcze wiele się może wydarzyć. Widać, że trenerzy po stronie Falcons na szybko chcą zareagować na to, co się dzieje i nie dopuścić do jakichś strat jardowych ani punktowych. Dlatego koordynator defensywy zdecydował się na przerwę na żądanie, no ale Lux też, miejmy nadzieję, że korzystają solidnie. Na poprzedniej przerwie na żądanie kończyły się pierwszy na pewno, więc miejmy nadzieję, że podobnie stanie się teraz i zobaczymy jakieś duże zyski jardowe na stronę po stronie gospodarza. Z 18 celem był Kamil Olearczyk. Niewiele, naprawdę niewiele zabrakło, by oponował tą piłkę. Piłka też rzucona w okolice pierwszej próby, więc to by dało nam skonwertować jeszcze na pierwszą próbę. No niestety zabrakło troszkę precyzji. No i czwarta próba, a w czwartej próbie Dukes będą odkopywać. Maciek Gromnicki przygotowany już do kopnięcia. Z jedynką posłany Falcons przygotowany z kolei do odebrania piłki. Patryk Kania. Troszkę za niski znak, ale po panu mamy dobre odpadnięcie, tym razem wysoko, długo leci, ale idealnie, więc zaczynamy, no, ale smakowity tackle, 89, nominalny skrzydłowy Łukasz Michalak wszedł jak rasowy obrońca, świetny timing, znakomicie zatrzymana akcja biegowa, no tutaj nie można było tego zrobić lepiej, myślę, że może sam ze sobą przybić piątkę, bo zrobił to naprawdę świetnie. No i teraz formacja defensywy długo w tym meczu utrzymywała Dukes. No natomiast dwa stracone przyłożenia sprawiły, że no Falcons odskoczyli. Zabrakło trochę punktu i wsparcia ze strony ofensywy i przesuwania łańcucha. No niemniej defensywa nie może sobie nic zarzucić. Robi dzisiaj to, co może. Pierwsza próba, 26 yard przed polem punktowym Falcons. Formacja, którą oglądaliśmy już w tej połowie, dwuskrzydłowych, bliżej trybuny pojedynczych. Jak za niego ma środkę, ale jeszcze jest dużo miejsca. I znowu bardzo dobry zysk. Jak dobry z trójką, Kasper Koszterowski. Widzimy, jak daleko przesuwają się znaczniki z tej strony boiska. No, otworzyła się potężna przestrzeń, którą bez większych problemów na przykład z running back Falcons. No i widzimy, druga próba i mniej więcej 2 jardy, może nawet mniej niż 2 jardy zostały do przejścia. No i popatrzmy. Formacja? Tak samo formacja, tylko poprzestawiona jest stronami. Dwuskrzydłowy pan po drugiej stronie boiska. Jest running back przygotowany do odbioru piłki. No i tutaj dzisiaj dobrze wypadza, ale akcja podajowa. Krótkie podanie. Jest pierwsza próba, zatrzymany zawodnik Falcons. Zajemnika, Matry Kania. Mamy bliski sędziowski, czy jakaś przerwa, chwila dla kontuzjowanego zawodnika. To jest blisko swojego sagrania, jest szybko się zajmą fizjoterapeuty. Na Falcons widzimy, że zaczęli troszkę mieszać z tymi akcjami. Jest troszkę akcji biegowych, jest troszkę kolejowych. No to sprawia, że dosyć trudno ustawić defensywę prostą, bo nie są jednowymiarowi, korzystają z całego arsenału, którym dysponują, czyli running, skrzydłowy, no i przede wszystkim importowany rozgrywający, który rozdziela te piłki w miarę precyzyjnie.
no i efektem, jak na razie 17 zdobytych punktów po stronie Falcons. Kolejna. Pierwsza próba zdobyta i Falcons nic nie zmieniają, cały czas ta sama formacja. Idzie i gra z tej formacji bardzo dobrze, więc to nie ma sensu tutaj zmieniać czegokolwiek. I tym razem akcja biegowa z środkiem i widzicie, był szybki kontakt, no ale jeszcze pomimo tego kontaktu kilka jardów dodatkowo zdobył Kacper Koszarowski. No bez wątpienia dzisiaj jeden z wyróżniających się zawodników po stronie Falcons. Czyli druga próba, mniej więcej 6 jardów do przejścia, czyli 4 jardy tym biegiem. Sokoły na swoje konto zapisały i druga próba. Ponownie, dwaj skrzydłowy, jeszcze jakieś znaki dla skrzydłowych, no to może testować akcję podaniową. Popatrzmy, czy faktycznie odrzucenie do linijnego, Kacper Koszarowski znajduje sobie miejsce, szybki kontakt. I zatrzymana akcja, zatrzymana za linią pierwszej próby. Kolejna pierwsza próba. Bardzo efektywne są te linii w wykonaniu Falcons. One przynoszą po 4-5-6 jardów i stopniowo, konsekwentnie przesuwają znacznie goście stychów. Widzimy też, jak linia ofensywna dobrze pracuje, otwierając te gapy, te dziury dla swoich running backów. No takie otwarcie gardła daje otwarcie gardła już na samym początku. Reszta to już jest zysk wypracowany przez running backa. Zobaczmy teraz dwóch skrzydłowych mamy tutaj bliżej naszej trybuny. Z kolei szeroko stosowanie skrzydłowe po drugiej stronie. I akcja podaniowa do środka. Dobrze zbita piłka. Dobrze, tam się 48 uważaj Syliga zorientował, gdzie ta piłka będzie leciała. Dobrze, przed tempo wszystko zrobił. Czysto, tak jak trzeba, no i zbite podanie, będziemy mieli drugą próbę. No, w ostatnim czasie te akcje biegowe są zdecydowanie lepiej wychodzą Falcons, akcje podaniowe są zatrzymywane. Zobaczymy, czy będą kontynuować tą tendencję i ponownie teraz spróbują akcji biegowej przez środki. Zobaczmy, kto jest ustawiony jako running back. Z numerem 40 Karol Zabel. Już widzimy, wywołuje zagrywkę, rozrywający Falcons. Widzieliśmy tu jakieś nieporozumienie. No i niestety pierwsza próba, 11 Szymon Bogiński łapał piłkę. Dobra próba, tak jak od razu ręce położone na piłce, była próba wyrwania jej skrzydłowemu Falcons, nie udana, no natomiast technicznie całkiem nieźle to wyglądało, niewiele zabrakło, a zawodnik Dukes spowodowałby fanu, który mógł się ten zakończyć odzyskanie piłki. Niestety tak się nie stało, więc mamy pierwszą próbę, jest 39 jardzie. Ponownie ustawiony koło rozgrywającego Karol Caber z numerem 40. Zobaczymy, czy teraz być może on dostanie piłkę i akcja biegowa. Natomiast popatrzmy. Będzie ponownie próba podaniowa, ale niecelnie podanie zabrakło tutaj jakości, zabrakło dogodności. Te piłki odrzucane na zewnątrz, no niekoniecznie trafiają do adresatów. One rzucane są szybko, w pośpiechu, niedokładnie. No jak widzieliśmy, piłka uderzyła w boisko. To automatycznie kończy akcję i mamy drugą próbę i 10 jardów. Do pola punktowego zostało mniej więcej 39 jardów, więc no to jeszcze jest dosyć daleki dystans. Druga próba, 10 jardów. Karol Sander na boisku. Widzimy defensywę Dukes, która ustawia się tutaj bliżej środka, jakby przygotowując się na te biegi. I znów odrzucenie piłki. Było troszkę miejsca, są zdobyte jardy, ale przesuwa się defensywa, ale szpaku! To było dobre, ależ to było dobre. Znakomicie na dobre tempo, dobra prędkość. Mocne fizyczne wejście, znakomicie to wyglądało. Czyli Kowalski, defensywny liniowy, wyczyścił sytuację z tamtej strony boiska.
kosztowało, bo to widocznie trochę energii i zdrowia, bo teraz schodzi, żeby odstępnąć na sideline. No natomiast highlight czystej wody, no można takie wejścia oglądać. Nieskończoność. A mamy trzecią próbę i mniej więcej 4 jardy do przejścia na Sokołów. Akcja potem na piłka w powietrzu, piłka w pole rynkowe, ale nie zorientował się tam z 11 Szymon Głochiński. Piłka wypada poza boisko. No i czwarta próba. Myślę, że będą tutaj farbą zdradzią w poprzednich akcjach. W tym miejscu, w takiej sytuacji meczowej, decydowali się na grę czwartej próby. I widzimy, że zostaje rozgrywający na boisku. Nie podajemy się zgadywać, czy będą biegli, czy będą podawać, bo no widzieliśmy, jak wymieszali te akcje w ostatniej swojej serii. Popatrzmy. Tym razem Patryk Kania tutaj bliżej nas. Jest ustawiona formacja ofensywy. Jest piłka w rękach. To będzie podanie. Akcja podaniowa. Piłka w górze. Kopka poprzedniej akcji. Nieskuteczna. Bardzo dobrze formacja ofensywy spisała się w tym drive. Zatrzymała Sokoły. No i teraz wszystko w rękach ataku, który musi zdobywać pierwsze próby. A my mieliśmy sygnalizację sędziowską. Koniec trzeciej kwarty. Rozpoczynamy ostatnie 12 minut dzisiejszego pojedynku. Tylko te 12 minut na pewno nie potrwa 12 minut. Mamy timeouty, mamy przerwy, więc jeszcze spędzimy tutaj, myślę, że mamy 40 minut. Miejmy nadzieję, że ofensywa Dukes ma tutaj przygotowała na ostatnią kwartę. Będzie fajnie. Chcielibyśmy zobaczyć, jak zdobywają jardy, jak zdobywają pierwsze próby, no i jakieś punkty. Fajnie by było, jakby pojawiły się na tablicy po stronie gospodarzy. Popatrzmy, już gotowa formacja ataku. Akcja podaniowa, bardzo ładna akcja, złapane podanie około 6 jardów zysku, bezpieczne podanie z 89, którą łapał Łukasz Michalak. Ostatnie minuty jego wykonania naprawdę bardzo dobre, zatrzymane. Wielkiego Frytel, nie to pan, przepraszam, zatrzymany pan Frytel, teraz złapana piłka. Druga próba i mniej więcej 4 jardy do przejścia. Idealnie rzucona, dostał ją w kask, jest ona na odpowiedniej wysokości, niestety nieopanowana i trzecia próba w dalszym ciągu 4 jardy do przejścia. No to jest sama akcja, bardzo fajnie zaplanowana, podobało mi się to. Zbiegnięcie do środka, puste w strefę, dobre badanie, no naprawdę trafy tutaj decydują o tym, że te akcje ofensywne nie będzie się udane. Bardzo szybko zamknął akcję The Dukes. No to było przygotowane na szybkie odrzucenie na zewnątrz, natomiast bardzo dobrze pobycie skrzydłowi i running back. No tutaj nie dało się z tego zrobić nic innego, bardzo szybki blitz. I niestety Dukes schodzą z boiska. Formacja Pant już przygotowana do odkopnięcia piłki. No niestety, jakaś niemoc panuje w tej chwili w formacji ataku. Nie są w stanie znaleźć recepty na bardzo dobrze ustawioną i dobrze dzisiejszego dnia dysponowaną defensywę po stronie Falcons. Popatrzmy teraz na punt Maciek Gromiński. Dzisiaj te punty wychodzą bardzo dobrze. Dobry plan, snap, dobre odpoknięcie, piłka leci wysoko, długo, odbija się. No i teraz zatrzymana.
odbijała się. Niekorzystne dla dróg skutek. Ponownie Łukasz Michalak. Dzisiaj druga połowa meczu za rezerwę. Zawodnik, który najczęściej nam tutaj pokazuje się z dobrej strony. A my za chwilę zobaczymy formację ofensywną Falcons. Bardzo ładnie też trzeba podkreślić to, co zrobili trenerzy w trzeciej kwarcie po stronie Falcons. Fantastycznie spadli czas, patrząc z perspektywy, bo ta trzecia kwarta nie mogła ułożyć się lepiej. Dużo czasu ściągniętego zegara, mało czasu zostało do grania Dukeson. Teraz jeszcze formacja defensywna zatrzymała serię ofensywną. No i Falcons rozpoczynają swój drive w ataku. Zaczyna tutaj troszkę padać na boisku. Jakieś mikrofury, które przyniosły nam deszcz. To może mieć też wpływ na logistę z Wrocławia. To może mieć też wpływ na gęba, który za chwilę zobaczymy, no bo deszczu troszkę trudniejsze na tych chwilach. Więc być może bym postawił na przewagę akcji biegowych. Widzimy, że ustawione znaczniki nie tutaj trzeba. Teraz przesuwają się we właściwe miejsce. I za chwilę będziemy mogli rozpocząć serię ofensywną Falcons. Tu jeszcze ostatnie podpowiedzi pod safety. Maćka Wędzika do swoich zawodników. Jak mogą wyglądać ścieżki biegowe drużyny Falcons. Zobaczymy, czy dobrze podpowiada. Maciek to doświadczony zawodnik. No, dużo widzi na boisku z piłką. Kasper po szerokim, niech środkiem. No, bardzo duży zysk jadowy. To jest akcja, na którą dzisiaj nie potrafię znaleźć, w formacji defensywnej Dukes. Te biegi kończą się ogromnymi zyskami jardowymi. To widzimy 9 jardów w tej chwili. Przebieg Kośpiarski-Koszerowski. I pierwsza próba. Widzimy, że znaczniki też przesuwają się. Więc to było zysk jardowy ponad 10-jardowy. I zegar leci cały czas. No te sekundy nieubłaganie wypływają z zegara meczowego. Realizują swój gameplan znakomicie, palą czas, powoli dowożą do zwycięstwa, komfortowo prowadzą i ponownie wyśladki, ale teraz jest szybko zakończona. Szybciutko skończona ta akcja z numerem 77, dał już do świata, znakomicie to zakończy. No i trochę za to upał, temu zamówiłem przed chwilą, że Dukes nie potrafi znaleźć odpowiedzi na akcję biegową środkę. Tym razem akcja zakończona błyskawicznie, zysk jadowy. Żaden, więc druga próba i dalszy ciągu 10 lat do przejścia będą mieli zawodnicy Sokołów. Miski z Josie. Fantastycznie jest ten zręczny, bo to jest taki.
Trzecia próba i 7 jardów. Popatrzmy, co znowu jest spotkanie od już chyba się przygotowuje. Tak, znowu jest okiem, stop bloki i znowu Maciej Kowalski. Kolejny filmowy wręcz taker. Znakomita prędkość, duża siła, duża eksplozywność. No to jest coś, na co wszyscy lubią patrzeć. Akcje defensywne wyglądające w taki sposób, no to jest surf futbolowy, coś pięknego. Po to przychodzimy na mecze. No Maciek, dzisiaj dwa highlighty na swoim koncie zapisane. Myślę, że do highlightów sezonowych na pewno wejdą te dwa zagrania. No i bardzo widowiskowe, będzie przede wszystkim skuteczne. O, zmiana licznika u pana sędziego. O, jest ewidentnie coś. Bardzo dzisiaj zrobił mi dzień. A mamy czwarta próba. Panko zgrają. Zobaczymy, jak skonwertują. I to będzie akcja podaniowa. Będzie piłka w powietrzu. Zdążył. Ale to było dobre. Adrian Grudzień. Leciała ta piłka, ale Adrian też w odpowiednim momencie wystartował do niej. Świetnie przeciął to podanie. Wow. No, ostatnie dwie akcje formacji defensywnej Jungs. No, to jest naprawdę znakomite zagrania. No niech teraz to samo zrobi ofensywa. A Bona dostaje informację tutaj, że to Łosiewicz miał piłkę. Przepraszam za pomyłkę, nie dostrzegłem numeru. Znakomita akcja. No i teraz ofensywa. Falstart niestety sygnalizują sędziowie. Będzie to przewinienie po stronie Dukes. Za chwilę jeszcze potwierdzenie. Tak jest, charakterystycznie połowa. Numer 62 i 79. Numer 62 Krzysztof Bielecki, 79 Szymon Tomaszewski. Oni obaj zbyt szybko wystartowali. No i ofensywa cofnięta po 5 jardów. Jest podanie, nie złapanie.
2:39, tutaj celem podania był Łukasz Michalak, no niestety bardzo dobrze ustawiony też obrońca drużyny Farkas, wybił to piłkę, natomiast mieliśmy zmiany na pozycji rozgrywającego, z 12 na kibinie pojawił się Piotr Michalak. To właśnie był autorem tego podania. A w tej chwili znowu wszystko w rękach formacji obrony, no, która w tym meczu dwoi się i troi, żeby zatrzymywać serie ofensywne. Farkas, cóż, no tutaj trzeba spodziewać się teraz, że będzie dużo wybiegowej, to będzie walka o zwijanie zegara, ujmowanie tych sekund, które pozostały. Każda akcja, no to jest coraz bliżej zakończenia meczu. W przypadku akcji podaniowych, silnie ceny podania, czas się zatrzymuje. O nie. Mamy teraz akcję biegową środkiem i zatrzymamy bardzo szybko zawodnik Farkas, znowu Maciek Kowalski, bardzo blisko tej akcji. Będziemy mieli drugą próbę, o akcja nawet na stratę jadową, mniej więcej jard, może nawet dwa. Co nie tam, ofensywa Farkas, także druga próba i 12 jardów do przejścia. No tutaj nie można spodziewać się niczego innego niż ponownie tak biegowej. Czas upływa, Farkas jest tam na rękę, więc pewnie będą chcieli kontynuować ten swój gameplan, który mają ułożony na ostatnią kwartę. I tak jest, ponownie akcja biegowa środkiem. Zatrzymana z numerem 14 Mateusz Dąbrowski. Tak jest, Mateusz Dąbrowski zatrzymywał zawodnika, który biegł z piłką. Przesunął się znacznik po oznaczający numer próby, więc mamy trzecią i mniej więcej jeszcze 3 jardy do przejścia. To co dziwiające, efektywny był ten bieg. Wydawało się, że ta akcja zakończy się szybciej z mniejszym systemem jardowym. No natomiast Farkas wiedział, jak przesuwać tą piłkę po ziemi. No i skrzętnie z tego w dzisiejszym meczu korzystają. Gra biegowa jest bardzo efektywna, przynosi im jardy, przynosi im próby. I zostanie to na nim. Dzisiejszy mecz buduje ordynarny, będzie podanie w środek. Piłka rzucona. Startem na swoim koncie. Właśnie z tej liga. Natomiast piłka złapana z jedyną. Piłkę łapał Patryk Kania. I mamy kolejną pierwszą próbę. No i mamy też sygnalizację sędziowską, że do zakończenia meczu pozostały już tylko 2 minuty. 2 minuty, które mogą potrwać dużo, ale nie w tym meczu. Tutaj już niestety nic wielkiego raczej się nie wydarzy. Bardzo trudno będzie odwrócić losy tego spotkania, więc Farkas zapewne będą już biegać do skutku. W zasadzie 2 minuty mogliby zagrać 4 akcje, spalić całkowicie zegar. Zdobycie pierwszej próby przez Farkas będzie oznaczało automatycznie koniec meczu. Wynik w tej chwili 17-0. Proszę bardzo, polecam się. Jeśli jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Popatrzmy na formację ofensywną. Farkas to będzie bieg, tak, bieg środkiem. Były boki. Niewiarygodne jest, jak dużo jeszcze po pierwszym kontakcie otwiera się tutaj miejsce dla running backa. Mamy, zobaczmy, aż 8 jardów. 8 jardów zysku, pomimo że no tutaj bardzo szybko doszło do kontaktu i było bardzo mało miejsca. Druga próba, mniej więcej 2 jardy do przejścia. Jeśli teraz Farkas zdobędą tą pierwszą próbę, no to już będziemy mogli myśleć powoli o zakończeniu tego spotkania. To musi być akcja biegowa, tak wszelkie prawidła futbolowe wskazują, że to powinna być akcja po ziemi. Ryzykowanie jakiejkolwiek akcji podaniowej, no byłoby tu szaleństwem. Tak jest, akcja po ziemi ponownie. No i widzimy, znów po kontakcie, mnóstwo zdobytych jardów. Linia ofensywna znakomicie wykonuje swoją pracę. Mamy pierwszą próbę, czas płynie. Żadna z drużyn już nie decyduje się nawet na wykorzystanie timeoutów. To już mamy dzisiaj wszystko rozstrzygnięte. Mogę zapytać. Będzie to druga wygrana Farkas w tym sezonie. No i niestety też druga porażka Dukes. No natomiast
ten mecz, ta grupa, w której znaleźli się Lux, jest pytanie silna jak na drugą ligę. To jest chyba najtrudniejszy zestaw rywali, jakich można sobie wyobrazić. No niemniej, mecz dzisiejszy wygląda defensywnie, myślę, że jest tutaj dużo optymizmu. Ofensywa na pewno wymaga dużo pracy jeszcze. Natomiast obrona nie może mieć sobie tutaj nic do zarzucenia. Myślę, że oni wykonali swoje zadanie w 100%. Popatrzmy, tym razem formacja z trzema aż zawodnikami przygotowanymi do blokowania. Czy był jeszcze timeout? Tych timeout sprzedł na żądanie. Oni chyba chcą nacieszyć się jeszcze tym stadionem, tym otoczeniem, czyli timeout, żeby jeszcze chwilę zostać na boisku. W zasadzie mogliby już zagrać kolanko do końca meczu, czyli takie zakończenie akcji w boisku. No ale to jeszcze przerwa na żądanie, ostatnie ustalenia. Już naprawdę do końca zostało niewiele czasu. Zobaczmy, czy zagrają kolanko, czy być może jeszcze poruszą się jakieś zdobycze jardowo punktowe. Byłoby to też niezgodne z prawidłami futbolowymi, natomiast niektórzy trenerzy mają ułaństwo, fantazję. Natomiast tu już chyba będzie kolanko. Tak, widzimy kolanko. I to już będzie za chwilę zakończenie spotkania. Piłka jeszcze ustawiona. Czy to już będzie koniec? Sędzia podnosi piłkę do góry. Spotkanie zostanie zakończone. Tylko Falcons zwyciężają 17-0. Tak więc dziękuję za tę brawa dla drużyny. Granie futbol to jest naprawdę ciężka sprawa. To jest wymagający sport, wymagający dużo poświęceń. Więc każdy, kto zakłada ten padły gaz, zasługuje na wielki szacunek i wielkie uznanie. Na pewno każdy daje z siebie wszystko, zostawia serce, krew, pot i łzy na boiskach. Także dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami i zapraszamy na kolejne mecze Dukes. Śledźcie fanpage Dukes, tam będziemy informować o tym, kiedy następne spotkanie, jakie atrakcje na eventa. A tymczasem dziękujemy i do zobaczenia na kolejnym meczu Dukes Zonki. Dzień dobry.